20 czerwca w Londynie odbędzie się kolejny turniej Prizefighter. Powróci tam na ring Albert Sosnowski po ponad półrocznej przerwie. Ostatni jego występ bez pana w narożniku zakończył się dla niego dosyć niefortunnie remisem, choć tak naprawdę można tam było mu przyznać mu spokojnie zwycięstwo. Teraz turniej, na który chyba ciężko się przygotować, bo nie wiadomo z kim, nie wiadomo ile walk się stoczy. Na jakim etapie obecnie jest Albert w ogóle w przygotowaniach? Albert wchodzi w sparingi, zaczynamy już interwały, zaczynamy typową, bo to ciekawy turniej, bo to 3 minutówki. Dużą przewagę ma ten, kto boksuje na samym początku. Wszystko zależy od odsłania, myślę, że za chwilkę już będą znane pary, ale skład taki ciekawy. Dallas był u nas na sparingach, jest to bardzo silny chłop, mocno bijący, tam gdzie trafi to boli. Kevina Jensona nie trzeba przedstawiać. Jeszcze tam będzie naprawdę parę niezłych nazwisk, nie wiem, czy to nie będzie nawet mocniejszy turniej niż w tamtym roku. Albert dopiero wchodzi w ten etap najważniejszy, troszkę kontuzji, troszkę też mu tam te plecy zrobił troszkę, można powiedzieć, taki trening nie maksymalny. Zobaczymy, no to też powstaje kolejny problem, tak, z tym wyjazdem, bo w tym samym czasie Artur prawdopodobnie będzie sparował z Kliczko w Austrii, tak, i kolejny problem z trenerem narożniku. Czy przygotowania do tej walki jakoś tak diametralnie się różnią od na przykład do walki 12-rundowej, no bo tutaj 4 razy teoretycznie, nie, 3 razy maksymalnie po 3 rundy. Jak się różnią te treningi? No na razie skończyliśmy tą część ogólną, właśnie wchodzimy, chcemy wejść na interwały, właśnie takie 3 rundowe, po 3 minuty interwały, czy to w bieganiu, czy to w treningu na przyrządach, czy to w sparingach. Właśnie chcemy w to wejść. No jest to całkiem inna praca, jest to mniej może takiej typowej wytrzymałości, tylko że przy na pewno mocniejszym tempie tych 3 minutówek jest potem większa przerwa. No ale to czy zawodnik zregeneruje się, to o tym będzie świadczyło jego przygotowanie też ogólne, tak? Będzie dobrze przygotowany, ogólna rozwojówka siłowa, to szybciej dojdzie, szybciej zregeneruje się, tak? No ale to też dużo przypadku, tak? Wygrane w pierwszej rundzie to nie jest to samo, co wygrane w trzeciej rundzie po bardzo, bardzo ciężkiej walce, także no, trzeba się szykować na, wiadomo, Albert chce wygrać turniej, tak jak każdy zawodnik tam, który jedzie. Czyli trzy walki po 3 rundy po 3 minuty, tak. A pana zdaniem w takim turnieju wygrywa się tak w ogóle umiejętnościami czysto bokserskimi, czy raczej ambicją, sercem do walki i tym, co się włoży w te 3 minuty w każdej rundzie? Historia tych turniejów pokazuje, że klasa sportowa generalnie tam nie wygrywa, bo z tego co pamiętam, tam i Lomax wygrał, z tego co pamiętam, w ciężkiej wadze tam nie do końca wygrał ten najlepszy, no w tamtym roku Perez bodajże tam był faworytem, a to prawie amator, czyli on umie boksować 3-minutowe walki, czy rundowe walki, natomiast ten zawodnik to czasami później się rozrzewa, później wchodzi w walkę, to można powiedzieć, że nie ma szans tam, tak. Tu potrzebni ci, co są szybcy, są precyzyjni, gorsze do trafienia w początkowych rundach i szybko się regenerują, tak mi się wydaje.